roku, gdy walczyliśmy w barażach ze Szwecją. Czarny koń turnieju, Polska, ale jeszcze 24 sekundy. Jeszcze poczekajmy, jeszcze nie wolno się cieszyć. I tak jak mówił trener, nie potrzebujemy rzutu. Dużo ruchu i dużo podań. Na razie tego ruchu nie ma. Karolina Siódmiak, Byzdra. Nie, no to jest teraz błąd, uwaga. Jeszcze Sisse, jeszcze Pino i gol 22-21. No ale to są ostatnie sekundy i koniec meczu. Koniec! Półfinał Mistrzostw Świata! Polska w półfinale Mistrzostw Świata! Coś nieprawdopodobnego, coś niemożliwego! Zrobiły to, zrobiły! Półfinał i w piątek zagramy o medale! Coś nieprawdopodobnego! Czy ktoś może w to uwierzyć? Polki, jesteście wielkie! Brawo! Gratulacje! Gratulacje! Wicemistrzynie świata! Poza turniejem! Polska, Polska, Polska! Nikt nie wierzył w to, w momencie kiedy Polki tam jechały, że trafimy aż do półfinału. Mówiło się, że jeżeli wyjdziemy z grupy i wygramy jeden mecz, to będzie wielki sukces. A okazuje się, że można zrobić dużo więcej. Trzeba wierzyć, a nasze zawodniczki już uwierzyły. Trzeba mieć marzenia i odwagę, aby je realizować. Wielkie zwycięstwo, proszę spojrzeć na francuski. Faworytki absolutne tego meczu ćwierćfinałowego. Ograne przez Polki 22-21. Tu się działa historia. Najlepsza czwórka, pokazuje Iwona Niedźwiedź. Popatrzmy na nie. Kochane, wspaniałe dziewczyny. Coś nieprawdopodobnego. Do tej pory ja też nie ogarniam. Do tej pory mieliśmy piłkarzy ręcznych, których znali kibice w całej Polsce. I którzy teraz oglądają naszą transmisję. Panowie, pozdrawiamy. Życzymy wam najlepszej czwórki w styczniu w Danii. Będziemy ten turniej pokazywać, będziemy państwu pokazywać mecze. Polska, Karolina Siódmiak, najlepszą zawodniczką. Brawo, Karolina. W piątek zagramy ze zwycięzcą meczu Norwegia-Serbia. Może rewanż za ostatni mecz w grupie z Norweszkami, z mistrzyniami świata. A potem ewentualnie mecz, kto wie, od złoto, o brąz. Wszystko jest możliwe. Piłka jest. Piłka ręczna, jest kobietą. Piłka. A równocześnie Karolina Siódmiak, na co dzień grająca we Francji, od wielu lat we Francji, zostaje najlepszą zawodniczką polskiego zespołu w meczu z Francją, w której to 500 tysięcy ludzi gra w piłkę ręczną, a u nas tylko 20. Ale jaka jest skala talentu za to w polskiej piłce ręcznej. No i mamy nadzieję, że jak najwięcej dziewcząt, chłopców zacznie ten piękny sport trenować. Charakter, serce, ambicje, nieprawdopodobną koncentrację pokazały Polki i w nagrodę mamy półfinał Mistrzostw Świata. Wielki, wielki, historyczny wynik, najlepszy w historii. No jak grać w wielkim turnieju, to tylko w Serbii, tudzież w Jugosławii, której...